Kłaniam się Państwu nisko. W naszym studiu poseł Bartłomiej Wróblewski, od kilku dni szef poznańskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witam w nieco mniej dziś zaśnieżonym Poznaniu, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu w tym pięknym dniu. Poznań taki ładniejszy jest jakiś, prawda, kiedy go pokryje śnieg. No w ogóle śnieg w okresie późnojesiennym, zimowym łagodzi obyczaje. No, pan o śniegu mógłby dużo powiedzieć, całą pewnie historię, zresztą przed programem rozmawialiśmy o pańskich wyprawach w góry. No ale my o Poznaniu wracamy do naszego ukochanego, rodzinnego miasta. Od razu zapytam, jest pan szefem poznańskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, ale czy pozostaje pan także szefem w powiecie poznańskim? Tak, będę łączył te dwie funkcje. Jestem szefem Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu. Także kieruję strukturami Prawa i Sprawiedliwości w powiecie poznańskim. To drugie nie jest rzeczą dla mnie nową, bo w mniejszym lub większym stopniu zajmuję się tym od 7 lat. Natomiast kierowanie PiS-em w Poznaniu jest na pewno wyzwaniem. No to można powiedzieć niemal pełnia władzy. W tym momencie tak trochę właściwie jest pan dyktatorem Prawa i Sprawiedliwości tutaj. Ja raczej bym powiedział, że jest to pełnia odpowiedzialności, ponieważ przyjąłem odpowiedzialność za Prawo i Sprawiedliwość w niełatwym dla nas czasie. Według sondaży Prawo i Sprawiedliwość, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach systematycznie spadało, w szczególności w Poznaniu. Ale na to zwracam uwagę, pamiętam, w czasie kampanii samorządowej, że w Poznaniu jest to szczególnie widoczne. W aglomeracji ten spadek jest wolniejszy. Tak, a wcześniej wzrost w aglomeracji był większy. Mhm. Poparcie. Natomiast ta sytuacja rzeczywiście nie jest łatwa. To jest około 20% w samym mieście. I moim zadaniem jest ten trend zatrzymać i odwrócić. Z tych trzech mandatów, które w tej chwili macie, dziś sondaże wskazują dwa. Będzie pan walczył o to, żeby wrócić do tego? To jest w ogóle realne? Do tego stanu posiadania, chociaż który macie obecnie? Ja to jest realne, ale to jest trudne i to nie jest oczywiste. Błędem było to, że po latach takiej politycznej hossy, w latach 2014-2015, kiedy mieliśmy 12 radnych i 3 posłów z Poznania pracujących w Poznaniu, czyli 15 osób, można powiedzieć, takich bardzo mocno zaangażowanych w sprawy miasta. No dziś mamy 8 radnych i realnie jednego posła, który pracuje na co dzień w mieście. Mówi pan o sobie, jak rozumiem. No bo jestem jedynym poznaniakiem, który tutaj cały czas pracuje w Poznaniu. Minister Szynkowski na innym froncie. Jego nie ma po prostu, bo pracuje w Warszawie teraz. W Brukseli, więc jest go w każdym razie mniej, na co dzień nie ma. Czyli ta 1/3 ubytku, jeśli chodzi o osoby, które są tutaj odpowiedzialne, no też w jakimś stopniu zaraz istotne wpłynęła. Ale pan diagnozuje, że to jest przyczyna problemu poznańskiego Prawa i Sprawiedliwości? To znaczy, jedną kwestią są oczywiście kwestie ogólnopolskie, związane z inflacją, związane z kryzysem energetycznym, no i 7 latami władzy. Ale drugą kwestią no to jest właśnie to, że brakowało w ostatnich latach takiego systematycznego zaangażowania. I takim pierwszym moim obowiązkiem jest na nowo zorganizowanie struktur Prawa i Sprawiedliwości. Coś takiego pan w powiecie robił. Tak, a tak naprawdę zwiększenie liczby osób, które chcą na co dzień pracować. Mi zależy bardzo na tym, żeby PiS w Poznaniu był bliski mieszkańcom i ich sprawom, żeby to był taki, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało charakter organicznikowski, społecznikowski. To znaczy, żeby przede wszystkim było to przełożenie w codziennej pracy i w codziennym kontakcie między naszą formacją a mieszkańcami miasta. No tak, to ładnie brzmi, ale Poznań to jest taki front wschodni, używając jednego z określeń Jacka Jasikowiaka, który kiedyś powiedział, że wysyła swojego asystenta Marcina Gołkę do PiM-u na front wschodni. To myślę, że trochę prezes Jarosław Kaczyński też na taki front wschodni pana wysłał. Pan wie, że Poznań nie ma tu najwyższego poparcia. Wydaje mi się, że to jest w ogóle miejsce, gdzie jest najniższe poparcie w skali kraju. To jest ciekawe. To prawda, że historycznie było inaczej. Przed wojną Poznaniem rządziła prawica, narodowa prawica, taka bardzo konserwatywna i narodowa, wyrazista. Dziś jest inaczej, jesteśmy miastem bardzo zróżnicowanym. No i też trzeba powiedzieć, że chociaż mieszkańcy mają różne poglądy i światopoglądowe, no to cele mamy wspólne. Chcemy mieszkać w pięknym mieście, w dobrze zorganizowanym mieście. Nie chcemy korków, nie chcemy
tej betonozy. Odwołuje się pan do tych wad, które ostatnio wychodzą w Poznaniu. Tak? Chcemy więcej zieleni, chcemy najnowocześniejszy w kraju szpitali. Czyli co, to ma być obiektów sportowych, punkt, który będzie pan godnych miasta Poznania. Trochę pan jakby trochę wymieniał to, na czym będzie pan chciał zbudować poparcie Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem. Trochę w kontrze do Jacka Jaśkowiaka, do jego obecnych problemów. Zawsze musimy różnicować między tym, co się dzieje w Warszawie. Nie wszyscy musimy się zgadzać co do tego, jak musi wyglądać w Polsce polityka na przykład zagraniczna, czy epidemiologiczna, czy w jakimkolwiek innym obszarze. No ale tak jak powiedziałem, na przykład chcemy żyć w dobrze zorganizowanym mieście. Chcemy, żeby, nie wiem, obiekty sportowe i kulturalne były godne naszego miasta, tak, ale to raczej, wydaje mi się, program na wybory prezydenckie w Poznaniu samorządowe. Działalność Prawa i Sprawiedliwości, żeby, ja powiedziałem o jednej rzeczy, to znaczy o tym, że moim zadaniem jest wzmocnienie funkcjonowania lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości z myślą o wyborach parlamentarnych, ale też o wyborach samorządowych, no bo ta perspektywa półtora roku to jest tą perspektywą, po której trzeba będzie dokonać oceny. Panie pośle, to w sumie jest mało czasu, tak się zastanawiam nad tym, zanim jeszcze o pana pomysłach, no to trochę o poprzedniku, no bo Tadeusz Zysk powołany na początku lipca, no to nawet nie minęło pół roku, jego już nie ma. Bardzo krótko, trudno mówić o jakimkolwiek przypadku. No to zastanówmy się, dlaczego nie może Tadeusza Zyska jako szefa poznańskiego PiSu. Ja dziękowałem Tadeuszowi Zyskowi, tak jak wszystkim innym poprzednikom, za pracę, którą wykonywali. O tych wydarzeniach z ostatnich miesięcy w Poznaniu trzeba byłoby raczej jego pytać. Ja w tym czasie odtwarzałem struktury Prawa i Sprawiedliwości w powiecie poznańskim i muszę powiedzieć, że po tym 5 miesiącach w 17 gminach powiatu poznańskiego, w każdej gminie mamy zarząd Prawa i Sprawiedliwości. A w poznańskim PiSie to jest podział dzielnicowy? Nie wiem, tutaj to jest tak, że macie koła, tak jest w Platformie Obywatelskiej. Są komitety, natomiast na ten moment jest teoretycznie 6 komitetów, ale realnie działa tylko, mocno działa tylko komitet radnej Ewy Mielity. Nawet jeżeli pan w aglomeracji działał, to musiał pan trochę wiedzieć, że jest zamieszanie w PiSie, że są jakieś personalne Te osoby, które w tym uczestniczyły, mogą to komentować. Ja to obserwowałem Ale teraz pan będzie szefem większości z Dlatego osób. Zostawiam to, co było. Chciałbym, żebyśmy z nową jakby energią rozpoczęli wspólne działania, bo ta praca jest wymagająca. Powiedział pan o tym, że to jedno z najtrudniejszych, a być może najtrudniejsze miejsce dla Prawa i Sprawiedliwości w kraju. Jarosław Kaczyński, bo też o to pytałem Tadeusza Zyska, kiedy został tutaj pełnomocnikiem. Pewnie wyznaczając pan jakieś zadania, odniósł się trochę do poprzednika? Mówił, dlaczego już nie ma Tadeusza Zyska? O tym nie rozmawialiśmy. Ja nie jestem takim politykiem, który został tutaj w terce przyniesiony. Nie jestem, można powiedzieć, że od początku mojej pracy politycznej zawsze byłem osobą bardzo niezależną. Często tak w polityce jest, że ma się jakiegoś patrona. Ja takiego patrona nigdy nie miałem. Raczej moim patronem byli mieszkańcy najpierw powiatu poznańskiego, gdy zostawałem radnym sejmiku województwa wielkopolskiego, a później także Poznania. I ja w tych takich, dyskusjach personalnych raczej mało uczestniczyłem. Nie, dobrze, ale muszę pana jednego to zapytać. Pańskim orężem są tutaj się też działacze. Więc ponawiam jakby tą odpowiedź, że o te okoliczności z ostatnich miesięcy trzeba raczej byłoby pytać zaangażowane w tę dyskusję. Poznania. Mówi się od dawna, że to jest trochę klub solistów o Prawie i Sprawiedliwości. No i była zmiana tam dokonana przez Tadeusza Zyska, Klaudię Strzelecką, związaną z szeroko rozumianym środowiskiem ministra Szynkowskiego, jeszcze poprzedniego pełnomocnika Poznania. Zastąpił Michał Grześ, bardzo doświadczony, można powiedzieć wręcz kultowy w Poznaniu radny Prawa i Sprawiedliwości. No i potem okazało się bardzo szybko, że Tadeusz Zysk nie jest pełnomocnikiem. Można to ze sobą łączyć? Wymienia pan różne nazwiska i myślę, że tych osób powinien pan pytać o okoliczności z ostatnich miesięcy. To nie wiejska, to nie musimy mówić tak dyplomatycznie. Natomiast ja już właściwie powiedziałem panu, że Prawo i Sprawiedliwość moim zdaniem, i to jest pogląd od wielu lat, do którego przekonywałem i który teraz ma szansę realizacji, powinno być społecznikowski i organicznikowski. Na przykład Michał Grześ jest takim dobrym przykładem radnego.
Zielonego, który jest radnym prawie od 30 lat, który bardzo dużo pracował na rzecz mieszkańców osiedla warszawskiego, ale szerzej w ogóle Nowego Miasta i myślę, że no, chciałbym, żeby jak najwięcej takich radnych było w Radzie Miasta. To oznacza, że Michał Brzyś zostanie nadal szefem klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta? To jest jeszcze inny temat, ale od razu w takim razie odpowiem. Moim zadaniem jest przede wszystkim w pierwszym kroku wzmocnienie struktur Prawa i Sprawiedliwości, więc nie będę zaczynał od zmian w Radzie Miasta. Michał Grześ, tak jak powiedziałem, pod wieloma względami jest radnym i społecznikiem wzorcowym, więc jest teraz szefem klubu i na razie żadnych zmian nie przewiduje, tym bardziej, że sam pan wspomniał o tym, że te zmiany były wcześniej. Kierowanie Prawami i Sprawiedliwością nie powinno polegać na tym, żeby dokonywać roszad personalnych. Ja raczej chcę, żeby nowe osoby się zaangażowały, a nie liczy pan na nowe osoby? Mieszać, tasować tą talię, którą już mamy. Czy Poznań ma potencjał na to, żeby te nowe osoby się tutaj pojawiły? No bo ostatnio sam pan był świadkiem paru sytuacji takich ostrych. Były próby wyboru, tak jak pan mówi, zarządów różnych w okręgu, prawda? W powiecie poznańskim tych kół Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do różnych szarpanin. No to są gorszące stany. To nigdy jakby w demokracji nie powinno mieć miejsca. Czy to trochę jednak nie oddaje pewnego nastroju takiego, z którym pan się będzie musiał zmierzyć także w Poznaniu? Znaczy nie powinno się zdarzyć, a niestety mamy taką tutaj po części zradykalizowaną opozycję, która próbuje uniemożliwić, aby spotkania się odbyły, czasami posuwa się do niszczenia mienia, do jakichś takich nieeleganckich zachowań, ale musimy sobie z tym radzić. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak w powiecie, nie daliśmy się zastraszyć, mimo czasami tego olbrzymiego radykalizmu, też zwożenia różnych takich skrajnych grup z różnych części Poznania i nawet kraju. Tak w Poznaniu myślę, że musi być podobnie. To znaczy będziemy spokojnie, konsekwentnie działać i bronić racji tradycyjnych poznaniaków. To jest duża część miasta, to jest 1/3 mieszkańców. Oni muszą mieć swoją reprezentację. I nie ma żadnego powodu, żeby byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. To nie jest tak, na to na pewno nie pozwolę. Nawet jeżeli głosują na różne ugrupowania, nie mają w sobie takiego wewnętrznego konserwatyzmu, to wynika z takiej pewnej postawy, pewnego sposobu funkcjonowania w Poznaniu. Może do tego warto się odwołać. A z drugiej strony, Tadeusz Zysk mówił mi tutaj, że Poznań jest specyficzny, inny niż reszta Polski. Właściwie ta oferta Prawa i Sprawiedliwości powinna być nieco inna niż w innych częściach kraju. Powołał taki przykład Niemiec, gdzie jest CDU i CSU, że powiedzmy, zachowując proporcje, PiS powinien być takim CSU tutaj, z inną nieco ofertą skierowaną właśnie do tego rodzaju. Ja jestem poznaniakiem, więc trudno mi tak do końca oceniać, jak jest w innych miejscach Polski. No ale pan wie, jak jest Poznań. Jaki jest Poznaniak? Na pewno, więc myślę, że tak chciałbym, żeby było Prawo i Sprawiedliwość tutaj mocno zakorzenione, oparte przede wszystkim o osoby, które są stąd, tu mieszkają, tutaj na co dzień działają, które mają to całe doświadczenie, chodziły do szkoły, do liceum, studiowały, pracują, były w harcerstwie, działały w takich czy innych organizacjach, działały w takiej czy innej parafii. To pan się będzie odwoływał do tego swojego firtla, do swoich dawnych na pewno odwoływanie się, środowisk? Ja na pewno będę się do tego odwoływał, zresztą zawsze to robię w działalności publicznej, ale mam nadzieję, że takich osób będzie więcej, ponieważ sukces w Poznaniu może być tylko sukcesem wspólnym, zespołu. To nie będzie sukces, nie będzie żadnego sukcesu, jeśli będzie to działalność indywidualna. Bardzo krótko. Dla pana mundialem będą wybory przyszłoroczne. Dla Czesława Michniewicza w tej chwili jest sukcesem wyjście z grupy. Co będzie dla Bartłomieja Wróblewskiego sukcesem w takim razie? Ja chciałbym, żeby doszło rzeczywiście do wzmocnienia Prawa i Sprawiedliwości, żeby wciągnąć do tej pracy więcej osób. A pierwszą rzeczą, czy jedną z pierwszych, któremu chciał, żeby się do końca udało, to znaczy dostaliśmy 65 milionów na szkołę na Strzeszynie z Polskiego Ładu jako miasto, jako mieszkańcy. Teraz jeszcze mam nadzieję, że zostanie sfinalizowana ostatecznie sprawa działki i będziemy mieli pierwszą dużą inwestycję w tym czasie. I oczywiście
oczywiście ważną rzeczą jest też, no rzeczy ważnych jest dużo, ale na pewno ważną rzeczą jest to, żeby Wielkopolskie Centrum Onkologii dostało duże wsparcie finansowe, to żeby dużo, zintegrowany szpital kliniczny mógł być kontynuowana budowa. Panie pośle. No i pewnie trzech posłów mimo wszystko w przyszłej kadencji, jeżeli, bo z tego pan będzie zapewne rozliczany. Bartłomiej Wróblewski, szef poznańskich struktur i powiatowych Prawa i Sprawiedliwości, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Bardzo dziękuję i dobrego dnia. Dobrego dnia.